kostium się Państwu najbardziej podobał? Ma chyba ty Kelly. Cleo. No, ona Cleo, a ja Michael Patty Kelly, niestety. Fanka Kelly Family. Żeby ten nowy rok był dla wszystkich szczęśliwy, spokojny i zdrowym rokiem, nic innego. Wszystkie są występy fajne. Ten. Cleo była zarąbista. Ten. Lady Punk, super. Kwiatkowski daje czat. Czekamy na resztę. Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się, mimo tego, że jest źle, musi być dobrze. Świetna muzyka i świetna atmosfera. A który występ najbardziej się podobał do tej pory? Dawid Kwiatkowski oczywiście. Bardzo czekałam na ten występ. Naprawdę to jest mój idol. Czego życzy Pani naszym widzom na nowy rok? Pomyślnego roku i samych powodów do radości, jak najmniej do smutku i złości. Widownia na Śląsku, ja już znam dobrze widownię śląską, bo jest zawsze wspaniała i jak przyjeżdżam tutaj na trasie, to no teraz graliśmy dosyć niedawno temu dwa wyprzedane dzień po dniu koncerty w Katowicach i ta śląska widownia jest bardzo życzliwa. Ja tutaj mam rodzinę, ja tu mam swojego jedynego chrześniaka w Katowicach i w ogóle no i uwielbiam Śląsk, uwielbiam grać na Śląsku, więc też się cieszę, że mogę dzisiaj świętować nowy rok właśnie tutaj. Życzę zdrowia i miłości i żeby ten rok był na pewno lepszy niż ten poprzedni. Dla każdego, kto tego pragnie. Zawsze wspominamy te koncerty bardzo dobrze, zawsze jest duża energia, wszyscy śpiewają z nami refreny piosenek, czasem także całe piosenki, czasem nawet te piosenki, które nie są przebojami. Także koncerty na Śląsku ja wspominam zawsze bardzo dobrze, żeby nas nie załatwiły podwyżki prądu, gazu i cały kryzys energetyczny, żebyśmy jakoś sobie z tym poradzili, czyli dużo siły, energii, dużo zdrowia, bo to nam się wszystkim przyda, także dużo, dużo szczęścia. No i pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy, bo żeby przetrwać ten kryzys musimy sobie jakoś właśnie radzić. No i przede wszystkim chyba miłości, bo bez miłości trudno żyć. Takie życie bez miłości jest puste, więc miłość ci wszystko wybaczy, nawet skupię pogrzebaczy. Raczej towarzyszą mi pozytywne emocje. Oczekuję bardzo tego roku 2023 i mam nadzieję, że będzie więcej pozytywnych informacji, więcej w ogóle pozytywnych zdarzeń i może w końcu będziemy mogli odetchnąć od różnych wydarzeń, które spotkały nas w ostatnich latach.